W listopadzie mają się zakończyć prace remontowe w kamienicy przy ulicy Kościuszki 6. Czas płynie, a ze zdjęć opublikowanych w ostatnich dniach przez Suwalski Ratusz wynika, że przed budowlańcami jeszcze mnóstwo pracy. Na chwilę obecną wykonawca nie zgłasza nam tutaj żadnych kwestii związanych z tym, że chciałby aneksować, przedłużyć termin wykonania tej inwestycji, więc przyjmujemy, że ten termin jest nadal realnym terminem. Natomiast to, jak wygląda inwestycja, widzimy doskonale. Nie tylko mieszkańcy miasta to obserwują, ale również wnikliwie przygląda się temu chociażby pan prezydent. Bardzo często jest na placu tej budowy, był nawet w ostatni poniedziałek. No cóż można stwierdzić, budynek sam w sobie jest zamknięty, toczą się prace w środku, są już włożone wszystkie instalacje, są wytynkowane ściany w środku. Prowadzona jest tak naprawdę już taka typowa wykończeniówka, więc teoretycznie, gdyby wykonawca rzucił dość duże siły, mam tutaj na myśli zasoby ludzkie oczywiście, na ten plac budowy, termin jest jak najbardziej do wykonania. Sporo pracy trzeba jeszcze włożyć w zagospodarowanie terenu przy tej nieruchomości. Ma tutaj powstać bezpieczny plac zabaw dla maluchów. Mamy tutaj dotację z programu Maluch Plus i tą dotację musimy koniecznie rozliczyć w tym roku, a rozliczyć ją będziemy mogli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uruchomimy ten budynek. Łącznie placówka ma dysponować 122 miejscami dla najmłodszych. Będzie też dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Nabór do żłobka miejskiego polega na takiej zasadzie, że jest liczba złożonych wniosków w kolejności według daty. I te dzieci, które są na pierwszych 120 ponad miejscach, te dzieci po prostu jako pierwsze dostaną się z automatu do tej placówki.